Idea się zrodziła z inicjatywy pani Ewy Wawrzyniak i Marcina Kursa, którzy wpadli na pomysł zintegrowania społeczeństwa osoby jesieni i okolic, a poprzez to również całej gminy i powiatu. I przyszli do mnie, czy ja im pomogę w organizacji, jako że przez całe życie zajmowałem się sportem. Nie odmówiłem oczywiście i tak się zrodził pierwszy bieg, który odbył się 2 lata temu. W pierwszym biegu, jak mnie pamięć nie myli, startowało około 158 uczestników, w drugim 257, a w dzisiejszym 274 uczestników. Czyli jest progresja wzrastająca. Bieg rozpoczyna się od leśniczówki w osobie sieni, właściwie koło figury krzyża, gdzie został postawiony również kamień upamiętniający, na którym będą tabliczki z inicjatywy pana Jarosława Tarki, informujące, kiedy odbył się każdy poszczególny bieg. Meta jest natomiast na drodze prowadzącej do kościoła, już za przystankiem PKS. Uczestnicy są, można te zawody nazwać, znaczy ten bieg integracyjny, ogólnopolski. Jako że mamy z Wielkopolski, z Dolnego Śląska, z Mazowieckiego, z Ukrainy, czyli to jest międzynarodowy bieg, jego ranga wzrasta. No, myślę, że jak powstanie stowarzyszenie organizacji biegu Orła, bo tylko wówczas ono będzie mogło pozyskiwać środki, to zmieni trochę kształt ten bieg, on będzie dalej integracyjny, bo to jest jego główne założenie i idea i taki cel. I myślę, że to jest szczytny cel i taki powinien pozostać, ale chcemy podzielić na kategorie wiekowe, zarówno dla dzieci, dla dorosłych, dla dzieci co kilka lat, dla dorosłych co 10, tak jak jest to praktykowane w kraju. Żeby każdy do końca dobiegł cały, a nie poobdzielany. Przyjechałem właśnie z zamiarem wygrania, teraz już takie trochę spokojniejsze trenowanie, już bez stresu w wakacje, więc mogłem przyjechać, wystartować. No, wstyd by był, jakbym nie wystartował, bo już trzecia edycja w sumie, a dopiero pierwszy raz tutaj jest. No tak jakoś wypadało zawsze, że albo miałem inny start, a na przykład w tamtym roku miałem 18 urodziny w ten sam dzień, więc trochę nie wyszło, no nie było czasu po prostu. Jedynego przeciwnika, którego się spodziewałem, który mógłby powalczyć, no to był kolega tutaj, Dawid Laszczowski, bo w sumie trenujemy razem i wiem, na co by stać. Więcej osób nie znałem, trudno było cokolwiek mówić. Za tydzień jeszcze wystartuję w Mistrzostwach Polski w biegach górskich, no ale to już tak na spokojnie. No a później to już powoli będę się przygotowywał do wyjazdu, no bo 16 sierpnia lecę do Stanów Zjednoczonych. Szanowni Państwo, pięknie Państwu dziękujemy i zapraszamy na podpalę wszystkich. Dziękuję kolegom strażakom za pomoc.